witam bardzo serdecznie. Przemysław Szenk-Spot na antenie. Moim dzisiejszym rozmówcą jest laureatka w ostatnim plebiscycie przeglądu sportowego w kategorii Sport bez barier, Faustyna Kotłowska. Bardzo serdecznie witam. Witam Państwa serdecznie. Na początku chciałem Ci złożyć serdeczne gratulacje właśnie z powodu tej nagrody. To jest bardzo duże wyróżnienie i właśnie pierwsze pytanie, co dla Ciebie ono oznacza? Dziękuję bardzo za gratulacje i dla mnie to jest rzeczywiście bardzo duże wyróżnienie, szczególnie cieszę się z tego, że mogłam chociaż przez chwilę spędzić troszkę czasu z pełnosprawnymi sportowcami, którzy są bardzo wysoko utytułowani i cieszę się również z tego, że mogłam pójść po tym samym czerwonym dywanie, co na przykład pan Robert Lewandowski czy inni wysokiej klasy sportowcy. Czy to wyróżnienie sportowca bez barier roku 2020 wiąże się ze stresem lub z taką presją, że w tym roku, który się akurat zaczął, że musisz potwierdzić wynikami, że to nie był przypadek? Ja pracuję tylko i wyłącznie dla siebie, nie pracuję dla innych, tylko chcę sama się z tego cieszyć, a nie chcę zadowalać tym innych, więc ja sama będę się cieszyła, jeśli będę robiła jeszcze lepsze wyniki i mam nadzieję, że ktoś również to doceni, tak jak do tej pory było. Warto zauważyć, że na gali odbierałaś nagrodę w krótkie sukience, a warto też pamiętać, że jeszcze kilka lat temu wstydziłaś się zmieniać protezę w szatni. Co miało wpływ na taką zmianę w charakterze? Wydaje mi się, że wszystko gdzieś tam zniosło się do jednego, ponieważ ja zaczęłam spędzać czas z osobami niepełnosprawnymi, które mają takie same problemy jak ja, które rozumieją mnie, które ja też rozumiem ich, bo mamy po prostu podobne problemy, borykamy się z tymi samymi trudnościami. I to po prostu przyczyniło się do tego, że ja powoli gdzieś tam zaczęłam przełamywać te lody do tego, żeby po prostu się nie bać, do tego, żeby się nie wstydzić tym, kim jestem. Poruszyłaś też bardzo ważną kwestię, czyli kontakt z innymi osobami niepełnosprawnymi. Warto też dodać, że bardzo im pomagasz, żeby ich zachęcić do aktywności fizycznej. W jaki sposób właśnie próbujesz ich namówić, pomagasz im i ich wspierasz? Jaką to obiera formę? Staram się być przykładem dla nich, chociaż nie chcę być jakby takim ideałem, bo nikt z nas nie jest ideałem i ja jestem tego świadoma, ale chcę, żeby oni patrzyli na mnie, na osobę, która gdzieś tam już jest po tych jakby pierwszych treningach, po tych pierwszych trudnościach, po pierwszych zakwasach i chciałabym, żeby oni właśnie patrzyli na mnie i myśleli sobie, że się da, że mimo trudności, mimo tego, co nas spotyka, niezależnie od tego, czy jesteśmy pełnosprawni, czy niepełnosprawni, to właśnie da się zrobić wszystko, jeśli tylko chcemy. Staram się im pomagać głównie fizycznie, że tak powiem. Duża część ma problemy właśnie, żeby się poruszać, żeby robić jakieś tam ćwiczenia, więc ja staram się pomagać im i pokazać, jak ja to robię. Mówiąc o sportowcach niepełnosprawnych, każdy zapewne kojarzy takie nazwiska na polskim podwórku, chociażby Natalia Partyka lub swego czasu też Oskar Pistorius. Czy to były takie osoby, które może były dla Ciebie idolami, zwłaszcza na początku Twojej kariery sportowej? Czy nie masz takich osób? Wydaje mi się, że to są sportowcy, właśnie ci, których wymieniłeś, to są sportowcy, o których każdy z nas wie, każdy z nas zna ich, chociaż historia Oskara potoczyła się trochę nieprzewidywalnie. Historia Natalii Partyki nadal się pisze, że tak powiem, ale ja gdzieś tam brałam przykład bardziej może z Łukasza Mamczarza, który również jest po amputacji i skacze wzwyż. Wydaje mi się, że ja gdzieś tam taki obraz sportowca niepełnosprawnego wziąłam sobie i na taki obraz po prostu patrzyłam. Chciałbym jeszcze na chwilkę wrócić do tej gali mistrzów sportu, przeglądu sportowego.
jak sama wspominałaś, miałaś okazję iść tym samym dywanem, co na przykład Robert Lewandowski. I właśnie, kogo miałaś okazję poznać oraz chwilę porozmawiać podczas tej gali, jeśli chodzi o tych największych polskich sportowców, którzy tam byli? Warto zaznaczyć też to, że mi wydawało się, że ta gala to będzie po prostu, że ci ludzie będą po prostu tacy jak w telewizji, że oni będą po prostu tacy z telewizji, że ja nie będę miała, że tak powiem, z nimi żadnego kontaktu, a to właśnie wręcz przeciwnie. Na przykład Joanna Jędrzejczyk, Jan Błachowicz, Anna Lewandowska, to są osoby, które po prostu podeszły do mnie i gdzieś tam, że tak powiem, zagadały i dla mnie to było wielkie wow, bo ja gdzieś tam stałam może na uboczu, troszkę się wstydziłam i nie miałam tyle odwagi, żeby podejść i porozmawiać, a to byli ludzie, którzy po prostu podeszli i mimo tych swoich osiągnięć, które naprawdę osiągnęli, każda z tych osób, podeszła do takiej osoby jak ja, młodej osoby, która gdzieś tam jeszcze zaczyna, że tak powiem, swoją karierę, podeszli i zaczęli ze mną rozmawiać. To było dla mnie wielkie i bardzo im za to dziękuję. Przechodząc właśnie do tych twoich początków sportowych, w jakich okolicznościach trafiłaś do paraolimpijskiego sportu? Nauczyciel wychowania fizycznego, pan Leszek Zblewski, zauważył mnie ćwiczącą na WF-ie i spytał, czy nie chciałabym zacząć może uprawiać lekkoatletyki. Ja na początku nie byłam może zachwycona, bo wiadomo, lekkoatletyka to nie jest sport jakoś bardzo ciekawy. Ja zawsze lubiłam adrenalinę i jakoś nie do końca się ucieszyłam, ale stwierdziłam, z braku laku, to i to może być dobre. Bardziej myślałam wcześniej o amputbolu, czyli o piłce nożnej właśnie amputantów. Oni grają o kulach. I to było właśnie coś, co ja chciałam robić, ale nigdzie dookoła nie było klubu, więc skoro już pan Leszek Zblewski spytał, czy nie chciałabym po prostu uprawiać tego sportu, tej lekkoatletyki, to stwierdziłam, że mogę, co, nic mi się nie stanie, jeśli zacznę coś robić. No i tak się zaczęło. Zaczęłam trenować w sumie po szkole. Najpierw dwa razy w tygodniu, potem trzy razy w tygodniu. Później pojechałam na obóz kadry i to był dla mnie też wielki szok. Ja się bardzo tego bałam, że ci ludzie nie przyjmą mnie, że tam będę jakaś taka odrzucona, że tak powiem. Ale wszystko się gdzieś tam jakoś tak ułożyło, że dzisiaj z tymi kadrowiczami czuję się jak w rodzinie. A jak wyglądały twoje pierwsze treningi? Pierwsze treningi to ogólnie były treningi ogólnorozwojowe i uważam te treningi za najtrudniejsze treningi, jakie kiedykolwiek miałam, naprawdę, to nie jest żart. W życiu nie miałam takich zakwasów, w życiu nie czułam się tak źle po treningach, jak po tych właśnie pierwszych treningach, gdzie zaczynaliśmy robić jakieś tam ćwiczenia, jakieś ruchy, których po prostu wcześniej nie robiłam i to później przekładało się na to, że miałam okropne zakwasy i cieszę się, że miałam w sobie tyle samozaparcia, że nie zniechęciłam się do tego sportu właśnie przez ten jakiś taki ból i przez to, że to po prostu nie było mi. Co przede wszystkim było w wyborze odpowiedniej dyscypliny dla ciebie, jaką miałaś się już tak docelowo zajmować? Ja od zawsze, nawet od małego dziecka, nie byłam mała, w sensie jestem troszkę może większych gabarytów i nie nadawałabym się gdzieś tam na biegacza czy na skoczka w dal czy wzwyż. Więc od samego początku powiedziano, że ja to będę pchała kulą, chociaż później okazało się, że również mogę rzucać dyskiem i to w sumie chodzi mi najlepiej. Właśnie w której formule się lepiej czuć? Czujesz w pchnięciu kulą czy w rzucie dyskiem? Rzucam też oszczepem, zaznaczmy to, że ja rzucam też oszczepem i też mam rekord świata w rzucie oszczepem, ale wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy najlepiej czuję się rzucając dyskiem, mimo że jeszcze 2-3 lata temu nie do końca tak było, ponieważ
trenowaliśmy dysk codziennie i ja gdzieś byłam na początku tej drogi i kiedy trener mówił mi już, że rzucamy dyskiem, to ja już po prostu, to już był zepsuty dzień codziennie. Ja po prostu miałam już tego dosyć, ale dzisiaj już sądzę, że zaprzyjaźniłam się z dyskiem i że mogę to robić. Nawiązując właśnie do rzutu dyskiem, warto sobie przypomnieć, że pół roku po treningach w 2018 zdobyłaś brązowy medal właśnie w tej konkurencji w Berlinie, gdzie pobiłaś też rekord życiowy. Jak wspominasz tamten start? Czy on był taki też przełomowy w twojej późniejszej karierze i zmienił cię też trochę mentalnie? Zdecydowanie był przełomowy, bo to była pierwsza impreza międzynarodowa na moim koncie, więc ja na pewno zapamiętam ją do końca życia, bo to była rzeczywiście to było takie przełamanie lodów. Ja nie wiedziałam, czego mogę się spodziewać, co tam będzie, jak to będzie wyglądało. Chociaż zmieniło mnie to w ten sposób, że zauważyłam, że tak powiem, duży sukces w tym, co robię. I progres. To jest też, co bardzo mnie buduje. Progres, który pojawił się podczas imprezy docelowej i ja bardzo cieszę się z różnego rodzaju życiówek, jakie robię na imprezach, a udaje mi się robić wyniki życiowe na imprezach docelowych, więc jestem bardzo zadowolona. Czy akurat po tych zawodach w Berlinie też przestałaś się wstydzić tej swojej niepełnosprawności i w pełni ją zaakceptowałaś? To były akurat te przełomowe zawody pod tym względem? Wydaje mi się, że trochę tak, lecz nie do końca. Przyjechałam do domu, wszyscy mi gratulowali i wszyscy dopiero wtedy zaczęli zauważać, że ja rzeczywiście jestem po amputacji, że ja rzeczywiście nie mam nogi. Ja w sumie też oswoiłam się z tym, że tak powiem, że ludzie patrzą na mnie inaczej i zaczęłam po prostu chodzić w krótkich spodenkach, nie w długich jak dotychczas. I ludzie nie odrzucili mnie w żaden sposób, wspierali mnie w tym, co robię, więc to był taki przełomowy moment, ale nie do końca przełamałam całą siebie, bo tylko trochę siebie zmieniłam, a do końca to wszystko nie było to, co jest na przykład dzisiaj. Wydaje mi się, że każda impreza, każde chwile spędzone z osobami pełnosprawnymi czy niepełnosprawnymi, rozmowy właśnie o niepełnosprawnościach doprowadzają do tego, że ja coraz bardziej rozumiem siebie jako osobę niepełnosprawną, osoby pełnosprawne, które po prostu patrzą na mnie, że tak powiem, z boku. Więc to był przełomowy moment. A czy na przykład tymi zawodami, gdzie się tak do końca przełamałaś, to może były te lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Dubaju w 2019 roku, gdzie warto przypomnieć, wywalczyłaś srebrny medal w pchnięciu kulą, brąz w dysku i co za tym idzie kwalifikacje na Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio. I czy wracasz pamięcią do tamtej imprezy? Wydaje mi się, że już podczas tej imprezy ja już, że tak powiem, przełamałam bardzo te lody i że to była taka końcówka przełamania. Chociaż myślę, że do dzisiaj gdzieś tam akceptuję to coraz bardziej, że z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc ja coraz bardziej akceptuję tą niepełnosprawność i akceptuję ludzi pełnosprawnych, którzy, tak jak mówiłam, patrzą na mnie z innej perspektywy. Impreza Mistrzostwa Świata w Dubaju to była dla mnie naprawdę duża impreza. To była też jedna z takich wielkich imprez. Ja nie wiedziałam również, czego mogę się spodziewać tam, bo znałam tą imprezę tylko, że tak powiem, z opowieści z rówieśników, którzy również ze mną trenowali, więc nie wiedziałam do końca, co tam będzie, jak i tak naprawdę wszystko okazało się dopiero na miejscu, ale na początku w sumie zaczęłam od konkursu rzutu dyskiem. Poszło mi bardzo dobrze, uważam, ten brązowy medal uważam za po prostu najlepszy medal, jaki mam, jaki najbardziej go po prostu cenię, bo od pierwszego rzutu nie było pewne, na jakiej lokacie ja skończę konkurs. Na początku byłam na czwartym miejscu
I po piątej próbie, a zauważmy to, że podczas rzutów mamy sześć prób, po piątej próbie okazało się, że tak powiem, wskoczyłam na trzecie, a Dunka, która właśnie była na trzecim, przesunęła się na czwarte, więc to było dla mnie ogromne zwycięstwo i cieszy, ten brązowy medal cieszy mnie bardziej niż srebrny w pchnięciu kulą, który wywalczyłam kilka dni później. A czy ta wywalczona kwalifikacja na Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio to jest twoje dotychczas największe osiągnięcie w karierze? Jak na razie powiem tak, mam kwalifikacje, ale nie mam możliwości pojechania na Igrzyska, więc to jest może troszkę słabe, że tak powiem, niekolokwialnie, ale mam nadzieję, że będę mogła wykorzystać tą kwalifikację i będę mogła pojechać do Tokio po prostu i powalczyć o jak najlepszą lokatę na Igrzyskach. A co stoi wtedy na przeszkodzie, bo do twojego wyjazdu w Tokio, bo z tego co wszyscy wiemy, Igrzyska Olimpijskie oraz Paraolimpijskie zostały przesunięte o rok i to miało znaczący wpływ na obecną twoją sytuację w związku z tym wyjazdem? Wydaje mi się, że największą przeszkodą do tego wszystkiego jest koronawirus, że tak powiem w marcu okaże się, no gdzieś tak na przełomie marca okaże się, czy rzeczywiście te igrzyska się odbędą, czy Mistrzostwa Europy się odbędą, więc my jako sportowcy czekamy tak z niecierpliwością na tą decyzję. Że tak powiem, w zeszłym roku na początku sezonu też nas zapewniali, że wszystko będzie tak, jest zaplanowane, a okazało się, jak się okazało, więc w tym roku ja nie chcę, że tak powiem, nikomu ufać, tylko czekam na jakąś decyzję konkretną i wtedy będzie wszystko wiadomo, chociaż przygotowuję się do igrzysk tak, jakby miały się odbyć bez żadnego ale, że tak powiem, i zobaczymy, co będzie. Czy ta niepewność, jeśli chodzi o same odbycie się z zawodów, czy to czy igrzysk paraolimpijskich oraz innych mistrzowskich imprez, jakoś wpływa na ciebie podczas treningów? Nie wiem, zniechęcasz się czasem? Może się nie zniechęcam, ale to gdzieś tam troszeczkę przytłacza po prostu, bo wiadomo, przygotowujemy się do tej imprezy i zostaje ona przełożona o rok. A teraz tak naprawdę czekamy na decyzję, czekamy na to, co się wydarzy. I no tak naprawdę żyjemy w niepewności i nie wiemy, czy ta forma, którą szykujemy na tą imprezę, czy w ogóle wykorzystamy tą formę, czy ona nam się przyda. Więc to jest duża niepewność i troszkę nawet i może powiem strach. Odchodząc trochę już od tego strachu, chciałem cię zapytać o różnicę w treningach oraz w jaki sposób godzisz właśnie treningi w tych trzech specjalizacjach, czyli rzut dyskiem, rzut oszczepem oraz pchnięcie kulą, bo w tych trzech konkurencjach startujesz. I jak to udaje ci się godzić w takim programie twoim treningowym? Ja głównie rzucam dyskiem, bo jak wiadomo, to jest moja koronna konkurencja i ja mam rzut dyskiem mam na igrzyskach, więc staram się jak najlepiej przygotować właśnie do tej konkurencji. Na drugim planie jest pchnięcie kulą, ponieważ mogłam się pokazać w konkursie pchnięcia kulą w Dubaju na Mistrzostwach Świata. I że tak powiem, na trzecim miejscu jest oszczep. I oszczepem taka prawda, nie wiem jak to powiedzieć, ale przyznam się szczerze, że ja nie trenuję oszczepu, tylko rzucam na zawodach i przygotowuję się do niego jakby przed zawodami. I to w sumie tyle. W poniedziałek rozpoczynasz pierwszy obóz przygotowawczy w tym roku. Jakie masz założenia treningowe? Myślę, że zajmiemy się głównie ogólnorozwojowymi ćwiczeniami, które na pewno się przydadzą w sezonie. Że tak powiem, dosłownie zwiększę obciążenie na siłowni i mam nadzieję, że treningi
treningi techniczne pójdą mi coraz lepiej. Tak już powoli kończąc naszą ciekawą rozmowę, bo jak wiadomo, oprócz treningu dla sportowca bardzo ważna jest też regeneracja. Czy właśnie po tej nagrodzie na plebiscycie przeglądu sportowego i po Twoich ostatnich wynikach odczuwasz jakąś taką wzrost popularności? Coś się takiego zmieniło, że nagle więcej ludzi do Ciebie pisze, dostajesz więcej wiadomości, że na przykład, nie wiem, jesteś inspiracją, że kogoś zmotywowałaś swoją historią, swoim przykładem do sportu, jak na przykład Cię zobaczyli na tej gali, jak odbierasz nagrodę? Zauważyłam, że tak powiem, nazwę to inaczej, zauważyłam ten wzrost zainteresowania moją osobą, ale wiem, że on niedługo minie, bo nie oszukujmy się, to co dzieje się w telewizji, po prostu ludzie gdzieś tam przez jakiś tydzień, dwa śledzą i są na bieżąco, rozdrapują gdzieś tam te sprawy, a później to idzie w zapomnienie, więc jestem przekonana, że ci ludzie będą do mnie pisali w najbliższym czasie, a później gdzieś tam to troszeczkę minie. Wiem, że może to głupio zabrzmi, ale wiem, że moja popularność troszkę się zwiększyła przez to, że pani Ania Lewandowska po prostu pomyliła się, zapowiadając mnie wchodzącą na scenę. I w sumie tyle. No, chciałem trochę uniknąć tej kwestii, tych niefortunnych pomyłek przy zapowiedzi Twojej osoby. Czy to jakoś na Ciebie dodatkowo wpłynęło stresująco, jak już tam stałaś wśród tych sportowców i przy takim wielkim gronie? Czy nie zwracałaś na to uwagi? Jak wtedy się czułaś? Ja byłam tak bardzo zestresowana już, że w ogóle nic nie mogłoby mnie bardziej zestresować. To był po prostu maksymalny stres, jaki kiedykolwiek miałam, więc to w ogóle nie wpłynęło na mnie w żaden sposób i ja nie mam za złe pani Ani Lewandowskiej tego, że się po prostu pomyliła. Ona też jest człowiekiem i również może się pomylić i naprawdę no, nie mam jej tego za złe. Nawet wyjaśniłyśmy to sobie, więc... Więc jest wszystko dobrze. W moim mniemaniu tak, a jak ludzie to widzą, tak ludzie to widzą. Nie wszystkim ludziom jestem w stanie to przetłumaczyć, że po prostu ja nie jestem na nią zła, więc dlaczego inni ludzie mają być na nią źli? No masz całkowitą rację. I takie ostatnie pytanie. Czym jest dla Ciebie sport? Ostatnie pytanie, najmocniejsze pytanie. W sumie nawet nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć, bo jest wiele odpowiedzi. Myślę, że sport dla mnie to nie jest tylko trening, to nie jest tylko ciężka praca, ale wydaje mi się, że to jest praca nad sobą. To nie jest tylko praca fizyczna, ale to jest praca nad swoim charakterem, praca nad systematycznością i to wszystko składa się na to, że po prostu kreuję samą siebie przez sport. I tym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie, że się zgodziłaś na wywiad. Mam nadzieję, że jak już wszystko się wyjaśni z igrzyskami paraolimpijskimi w Tokio, to będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać na temat tej imprezy, może już bliżej terminu. Miejmy nadzieję, że cała impreza wypali i pojedziesz tam z bojowym nastawieniem. I miejmy nadzieję, że zrobisz kolejną niespodziankę i będzie o Tobie jeszcze głośniej. I to z powodu Twoich osiągnięć sportowych, a nie na przykład pomyłki pani Lewandowskiej. Więc życzę Ci przede wszystkim teraz powodzenia w treningach oraz oczywiście zdrowia. Dziękuję bardzo, że mogłam z Panem porozmawiać i życzę Wam miłego wieczoru. W sumie nawet miłego weekendu, bo dzisiaj piąteczek. Tak, piątek. I jakieś treningi będą w weekend, czy trener pozwolił trochę się zregenerować? Ja w poniedziałek wyjeżdżam na obóz, więc jutro wyjdę tylko pobiegać, a w niedzielę zrobię sobie wolną, żeby po prostu odpocząć przed obozem. To nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Tobie udanego weekendu.
I tak jak się umawialiśmy, jesteśmy na ty, a nie na pan, bo jestem niewiele Zapomniałam, starszy. przepraszam. Bo jestem niewiele starszy. Więc jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że to nie jest nasz ostatni wywiad. Moim dzisiejszym rozmówcą była Faustyna Kotłowska. Zachęcam do śledzenia jej poczynań, bo to jest naprawdę inspirująca postać. Zapraszam też oczywiście na kanał na YouTubie nasz Sport na Antenie, gdzie macie poprzednie nasze rozmowy, wywiady oraz inne materiały. Faustyno, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru. Do widzenia. Wzajemnie. Dziękuję.